Igrzyska olimpijskie. Wielkie wydarzenie sportowe, odbywające się raz na 4 lata i stające ponad podziałami tak wysoko, że nawet telewizja polska musi na chwilę przyznać, że homoseksualiści to normalni ludzie. Obecnie startują tam najlepsi zawodnicy i zawodniczki z całego świata, albo jeśli zapytać Przemysława Bojarza, silni faceci i fajne dupy. Ale początki Igrzysk Olimpijskich wyglądały trochę inaczej. Run them jewels fast, run them jewels fast, run them, fuck the slow-mo. Igrzyska olimpijskie w 1904 roku były pierwszymi zorganizowanymi poza Europą, po igrzyskach w Atenach i Paryżu. Przez to, jak długo zajmowało przepłynięcie przez Ocean Atlantycki i wojna japońsko-rosyjską, którą osobiście bardzo lubię, bo Rosja przegrała, poza Ameryką Północną pojawiło się tylko 62 zawodników. Amerykanie prawdopodobnie nie przejmowali się tym za bardzo, bo udało im się wygrać 238 medali. Na drugim miejscu znalazły się Niemcy z 13 medalami. Jednym z najlepszych sportowców igrzysk był George Iser. Udało mu się zdobyć aż 6 medali, z czego 3 złote i wszystkie złota zdobył jednego dnia. To już spory sukces, ale został zapamiętany z innego powodu. Miał tylko jedną nogę. 2 z 3 złotych medali zdobył w dyscyplinach, w których korzystał z siły górnej części ciała. Wciągania się po długiej na 25 metrów linie na czas oraz sztuczkach na prętach równoległych. Swoje 3 złoto zdobył w skoku przez konia, który w tamtym czasie był wykonywany bez trampoliny. Nie mówcie o tym nauczycielem WF-u, to na pewno źle się skończy. Ty wiesz, że 100 lat temu ktoś zdobył 3 złote medale bez nogi, a ty nie umiesz zrobić głupiego przewrotu w przód? Nie chodzi o to, że nie umiem, chodzi o to, że mam 10 lat i źle wykonany przewrot może zerwać mój rdzeń kręgowy, więc może zamiast wyrzucać na mnie fakt, że nie udało ci nic osiągnąć i skończyłeś jako pseudonauczyciel dający piłkę na godzinę, żeby móc palić na zewnątrz? Może, nie wiem, dostosuj indywidualnie ćwiczenia do potrzeb i umiejętności uczniów? Maraton miał dystans 40 km, trochę mniej od współczesnego maratonu, czyli 42 km i 750 metrów. Te dodatkowe 2 km z kawałkiem doszły podczas igrzysk w Londynie, najprawdopodobniej przez zachciankę rodziny królewskiej, która chciała, by bieg zaczął się w ich ogródku, a zakończył na stadionie pod królewskim sektorem VIP. Ten dystans został uznany za standard w 1921 roku i tego trzymamy się do dzisiaj. Maraton zaczął się o 15:00, znacznie później niż współczesne maratony, które zaczynają się z rana, by uniknąć wysokich temperatur. Tutaj temperatur nie unikano, więc maratończycy biegli w temperaturze 28 stopni. Obok wysokiej temperatury problemem był wiatr wzniecający pył i piach po całej trasie wyścigu. Wystarczył pierwszy kilometr, by jeden z biegaczy, William Garcia, zachłysnął się pyłem, który rozerwał mu podszewkę żołądka. Gdyby stało się to gdzie indziej niż na początku wyścigu i nie udało się go znaleźć, wykrwawiłby się na śmierć. Inny zawodnik dostał ataku wymiotów, a jeszcze inny uciekał 1,5 kilometra przed dzikimi psami. Skąd wzięły się dzikie psy na trasie maratonu? No cóż, w tamtym czasie trasa nie była zamknięta, więc obok psów trzeba było biegać między pierwszymi samochodami, przechodniami i zwierzętami. A to dopiero początek koszmaru, jaka była trasa maratonu. Niestety, niczym życie 30-latka, który ponad dekadę temu wybrał wyższe wykształcenie z zerowym przełożeniem na karierę zawodową, maraton w St. Louis ciągle generował nowe problemy. Trasa maratonu nie tylko była otwarta dla samochodów i przechodniów, do pokonania było 7 wzniesień, o pozornie niewielkiej względnie wysokości 100 metrów, ale za to z godną, długą elewacją, idealną do wykończenia niemal każdego. Widząc tę trasę, organizatorzy nie powiedzieli ostatniego słowa, chcąc być zapamiętani na zawsze jako najgłupsi ludzie organizujący wydarzenie sportowe. Jakiś geniusz w swoim nieskończonym, niegodnym zwykłemu śmiertelnikowi umyśle postanowił przeprowadzić eksperyment na ludziach, którzy właśnie zmagają się z dystansem uznawanym wtedy za jedno z najtrudniejszych wyzwań sportowych, jakie udało się osiągnąć. Na początku XX wieku istniała teoria, zgodnie z którą ograniczenie dostępu do wody może pomóc w poprawie wytrzymałości. Dlaczego? Podczas badania zwycięzców maratonów odkryto, że ci, którzy wygrywali, tracili znacznie więcej wagi niż ci na ostatnich miejscach. Uznano, że ta utrata wagi to głównie woda, więc strata wody musi być niezbędna w osiąganiu dobrych wyników. Ku zaskoczeniu nikogo okazało się, że ma to odwrotne skutki. Obecnie nikt nie próbuje eksperymentować na ludziach w środku najważniejszego turnieju sportowego, ale najnowsze badania dotyczące poziomu napojenia podczas biegów długodystansowych pozwoliło na prawdziwie szokujące odkrycie. Według profesora Uniwersytetu w Kapsztadzie, który sam przebiegł ponad 70 maratonów, powinno się pić, kiedy chce ci się pić. W końcu mi się udało, spójrz tylko na to.
Co? Zakończyłem swoje badania. Nie wyobrażasz sobie, ile mi to zajęło. To, co odkryłem, może zrewolucjonizować sport. Zebrałem moją analizę w książkę, która ma 448 stron i która odmieni na zawsze wszystko, co do tej pory wiedzieliśmy o maratonach. Niemożliwe, co znalazłeś? Kiedy chce ci się pić, powinieneś pić. Jakim cudem ty jeszcze żyjesz? Nie mam pojęcia, ale czasem nie mogę przestać krwawić. To chyba dobrze, co nie? Książka jest dobrze oceniana, więc zakładam, że ma w sobie znacznie lepsze informacje. Ale przede wszystkim odkryłem, że w świecie biegów długodystansowych powstała machina generująca fałszywe informacje, finansowana przez producentów napojów izotonicznych. I nawet coś tak oczywistego jak niezalewanie się nadmiarem płynów podczas treningów może zostać zniszczone przez chęć niesienia nieskończonego konsumpcjonizmu. Wiedzieliście, że Gatorade został ukarany za okłamywanie dzieci, wmawiając im, że jest zdrowsze od wody? Zapłacili za to 300 tysięcy dolarów kary. Na pewno mocno ich to zabolało. 350 ml Gatorade zawiera w sobie mniej potasu od jednego banana. Jest za to pozbawiony magnezu i wapnia, a obok wody jego największym składnikiem jest cukier. Najważniejszym kłamstwem produkowanym przez sprzedawców napojów izotonicznych w tym materiale na temat maratonu, obiecuję, to wciąż jest o maratonach, jest teza, zgodnie z którą naturalne poczucie pragnienia jest niewystarczające, by kontrolować nawodnienie. Ma to wynikać z utraty sodu podczas pocenia się, a także z procesu przełykania, który blokuje coś. I w szokującym zwrocie akcji jedynym sposobem, by tego uniknąć, jest zakupienie jak największych ilości produktu znanej marki. Pij przed treningiem, pij po treningu, pij w czasie treningu. Konsumuj produkt i będziesz wyglądał jak model ze zdjęcia. Zdjęcie przykładowe, nie mamy na to żadnego dowodu. W badaniach wpływu sodu na pragnienie Gatorade cytuje American College of Sports Medicine. Poważnie brzmiącą organizację, która dostała 250 tysięcy dolarów od Gatorade w 1992 roku i do dziś widnieje na ich stronie w zakładce partnerzy i sponsorzy, więc pewnie dostali trochę więcej, ale nie znalazłem dokładnej kwoty, więc powiedzmy, że nie wiadomo. Według 431 naukowych test na temat pozytywnego wpływu izotoników na organizm sprawdzonych przez British Medical Journal, połowa nie miała jakichkolwiek źródeł, a z połowy ze źródłami 84% było wyraźnie stronnicze. Tylko 3 źródła można uznać za poprawnie wykonane. W rzeczywistości odwodnienie jest niebezpieczne tylko w skrajnych przypadkach, czyli utraty 15% wody w organizmie. Analiza wyników rowerzystów pokazała, że najlepsze wyniki osiągają ci, którzy po prostu piją, kiedy chce im się pić. Do tego nie ma związku między piciem napojów izotonicznych a ilością sodu we krwi. Nawet więcej, nadmierne spożycie wody, często reklamowane przez firmy jak Gatorade, może być skrajnie niebezpieczne dla zdrowia. Może się wydawać, że nie trzeba pisać całej książki o tym, że powinno się pić, gdy chce się pić, ale dekady kłamstw sprawiły, że amatorscy biegacze mogą umrzeć od nadmiernego spożycia wody, a to wszystko dla zysku korporacji. Może następnym razem zastanów się, kogo krytykujesz, ty pajacu! Jeden z odważnych zawodników gotowy do przebiegnięcia całego maratonu mimo dosłownie wszystkiego, Thomas Hicks, miał jeszcze jeden problem. Ten problem to trutka na szczury. Na początku XX wieku panowało przekonanie, że strychnina działa jak kofeina i w małych ilościach ma właściwości pobudzające. I faktycznie, strychnina powoduje przyspieszenie akcji serca i zwiększa napięcie mięśni, ale jakieś 30 do 100 mg strychniny wystarczy, by zabić człowieka. No i Hicks nie mógł po prostu wypić wody ze strychniną, bo jak już ustaliłem, picie wody było uznane za szkodliwe. Do tego stopnia, że zamiast pić, trenerzy Hicksa nawilżali mu usta wodą, by oszukać odwodniony organizm. Trenerzy wpadli więc na perfekcyjną alternatywę, mieszającą ze sobą szkodliwość dla zdrowia, pseudonaukę i paskudny smak. Strychnina została zmieszana z surowymi jajami i brandy. Strychnina jest obecnie zakazana jako środek dopingujący, chociaż mam nadzieję, że nie ma takiej potrzeby i nikt nie jest zainteresowany pożeraniem trutki na szczury, żeby biec trochę szybciej. Mimo wszystko nasz zapchany strychniną, która wywołała halucynacje jajkami i brandy, za to pozbawiony wody i zdolności do samodzielnego poruszania się, Tom Hicks wygrał maraton z czasem 3 godzin, 28 minut i 53 sekund. Widać go na tym zdjęciu, które sugeruje, że współcześnie nie uznano by tego za ukończenie maratonu, a raczej za bycie wniesionym na metę. Ale przed nim na stadion wbiegł inny
mały spryciarz. Fred Lords poddał się po przebiegnięciu 14 km i spróbował wrócić następnym samochodem, ale zapomniał, że to 1904 rok i samochody nie jeżdżą zbyt dobrze. Wszedł na stadion na własnych nogach i usłyszał oklaski, więc skorzystał z okazji i zaczął udawać, że wygrywa. Wbiegł na metę, gdzie przywitała go córka prezydenta Stanów Zjednoczonych, ale nagle ktoś zawołał: Ej, ty przyjechałeś tu samochodem! Ale to taki żart! Nie mam pewności, czy faktycznie był to żart, czy Fred liczył na to, że uda mu się trochę oszukać. Źródła opisują to różnie. Do dziś to najwolniejszy maraton w historii Igrzysk Olimpijskich, o pół godziny wolniejszy od drugiego najgorszego wyniku. I to mimo faktu, że był krótszy o prawie 3 km od współczesnego maratonu. Spotkanie szczytu ludzkiej wytrzymałości ze szczytem ludzkiej głupoty nie mogło dać innych wyników.